Połóż goździki pod łóżkiem, zacznij je używać nie tylko w kuchni. Ta przyprawa ma więcej zastosowań, niż myślisz. Mało kto z nich jednak korzysta. Używałeś goździki na parapecie, albo przy drzwiach? Próbowałeś kiedyś trzymać je pod łóżkiem? To zastosowanie goździków rozwiąże wiele problemów w domu i będziesz żałował, że nie wiedziałeś o tym wcześniej. Wystarczy jedna łyżka goździków, zmiel je w młynku lub blenderze. Dzięki temu wydobędziesz z nich intensywniejszy zapach. Przesyp zmielone goździki do miseczki. Szczyptę goździków rozłóż na parapecie okna, przy ścianie. Rozsyp je też przed drzwiami wejściowymi czy wejściem z tarasu. Zamiast rozsypywać goździki, możesz ustawić w tych miejscach miseczkę z nimi. Zostaw je na parapecie, przy drzwiach wejściowych czy pod łóżkiem. Możesz wymieszać mielone goździki z ciepłą wodą. Po jakimś czasie odceć je przez gazę do butelki ze spryskiwaczem. Taką wodą możesz spryskiwać miejsca, w których pojawiają się owady i insekty. Goździki odstraszają mrówki, osy, rybiki, pluskwy, a nawet pająki. Z ogrodu pozbędziesz się też kotów. Wystarczy spryskać ziemię wodą z goździków. Możesz też spryskiwać skórę, aby odstraszyć komary. Jak widzisz, goździki przydadzą się wszędzie tam, gdzie nie chcesz mieć szkodników i insektów. Jeśli to zrobisz, mrówki, karaluchy i inne insekty znikną z domu. Zostaw to w szufladzie, szafce z przyprawami, na parapecie czy na blacie, a nie zobaczysz już żadnej mrówki ani karalucha. Dzięki temu będziesz mieć spokój z tymi szkodnikami. Zwykły zielony ogórek oszczędzi ci bardzo dużo czasu, pieniędzy i nerwów. Koniec z kupowaniem drogiej chemii na owady. Schowaj takie plasterki w kuchni, łazience, salonie albo sypialni efekty zobaczysz już tego samego dnia. Uszykuj deskę i ogórka. Zwykłego, zielonego ogórka. Na początku należy go dokładnie obmyć w wodzie, następnie go osusz. Teraz pokrój go w średniej grubości plasterki. Ogórek ma zapach, który odstrasza mrówki. Substancje zawarte w skórce ogórka działają na nietoksycznie, tracą węch, orientację i giną. Zawartość naturalnych substancji odstraszających w ogórkach jest bezcenna. Jest to najtańszy i najprostszy sposób na mrówki. Następnie uszykuj sodę oczyszczoną. Nałóż po łyżeczce na plasterki ogórka. Przez swoje właściwości jest ona jednym z najbardziej popularnych produktów do odstraszania i likwidowania szkodników w ogrodzie. Ale w domu doskonale odstrasza karaluchy. Soda wchłonie sok z ogórka i umocni jego zapach dla owadów. Przełóż plasterki ogórka z sodą na talerzyk i roznieś je po mieszkaniu. Pozostaw je w miejscach, gdzie najczęściej miałeś problemy z mrówkami czy karaluchami. Czy kiedykolwiek trzymałeś takie duszki w domu? W tym triku pokażę ci ich genialne zalety. Kiedy postawisz je w różnych kątach, zdziałają cuda. Ja już o tym wiem, a teraz chcę, żebyś i ty z tego skorzystał. Mogą stać na parapecie, na półce czy za drzwiami. Do tego triku wystarczy ci ręcznik kuchenny i kilka składników, które na pewno masz w domu. Weź kawałek papieru i połóż przed sobą. Teraz zabierz obieraczkę i cytrynę. Obierz ją. Do naszych duszków potrzebujemy skórkę z cytryny. Pokrój ją w kostkę. Skórka z cytryny ma wszechstronne działanie, więc nie warto wyrzucać jej do kosza na śmieci. Dodaj do niej liście laurowe. Rozdrobnij je. Liście laurowe zawierają olejki eteryczne, które mają wyjątkowe właściwości. Dosyp garści goździków. Wymieszaj wszystko. Te trzy składniki mają supermoce. Przełóż je na ręcznik kuchenny. Złóż go za cztery rogi i zwiąż gumką recepturką. Będziesz mieć teraz pewność, że nic z niego nie wypadnie. Teraz możesz rozłożyć swoje duszki przy drzwiach oraz kwiatach. Dzięki temu odstraszysz wszelkie mniejsze insekty. Nie przyjdą już jako nieproszeni goście. Zapach cytryny, goździków i liści laurowych jest czymś, czego w szczególności nie lubią mrówki, komary, mole i pluskwy. Te małe paczuszki będą odstraszać też muchy i meszki, dlatego są tak bardzo przydatne w każdym domu. Umieściłam w całym domu i nie mogłam uwierzyć w efekt. Przygotuj małe naczynie. Wsyp trzy łyżeczki kawy. Dodaj dwie łyżeczki suszonej lub świeżej mięty. Dosyp jeszcze pół łyżeczki cynamonu. Wymieszaj wszystkie składniki. Przygotuj mały kawałek folii aluminiowej. Wsyp na niego szczyptę mieszanki. Złóż w taki sposób i zrób dziurki wykałaczką. Przygotuj kilka takich folii. Resztę mieszanki zakryj większym kawałkiem folii aluminiowej. Zrób kilka dziurek wykałaczką w sreberku, postaw taką miseczkę na parapecie lub szafce. A małe sreberka zostaw w różnych miejscach w domu. Możesz położyć je przy drzwiach, na parapecie czy w szafkach kuchennych. Składniki tej mieszanki odstraszają wiele owadów, takich jak muchy, komary, mrówki, mole, a nawet pająki. Na koniec lata to idealny sposób na ochronę domu przed różnymi insektami. Zrób tak. Wystarczy jedna godzina. Jeśli postawisz to w domu, komary i inne owady znikną. Nie zobaczysz też więcej ani jednej muchy. I to bez kupowania drogiej i szkodliwej chemii. W ten sposób pozbędziesz się owadów raz na zawsze. Wystarczy postawić to przy oknie, w narożniku pokoju czy na półce. Nie będziesz sobie więcej zawracał głowę owadami. Do garnka wlej szklankę wody, wsyp 5 łyżek zwykłego białego cukru. Woda z cukrem to idealny wabik na wszelkie owady. Postaw garnek na kuchenkę i włącz ją. Kiedy woda zacznie się podgrzewać, zacznij dokładnie mieszać miksturę. Cukier musi się rozpuścić. Teraz dodaj łyżkę drożdży w proszku i wyłącz kuchenkę. Rozpuść drożdże i odstaw garnek do ostudzenia. Weź pustą butelkę dwulitrową. Przetnij ją na wysokości jednej trzeciej. Możesz to zrobić nożyczkami, albo nożem tapicerskim. Do butelki wlej mieszankę drożdży z cukrem, włóż odwróconą odciętą część butelki. Nie może na niej być zakrętki. Nałóż dookoła ozdobny papier, wtedy pułapka nie dość, że będzie niezawodna, to jeszcze estetyczna. Zapach drożdży z cukrem zwabi wszystkie owady, które są w domu. Muszki, muchy, komary znikną. Nie będziesz musiał się więcej nimi martwić. Spryskaj tym okna, a mucha nie wleci. To najlepszy sposób na muchy. Mieszam dwa składniki z wodą i pryskam ramy okien i futryny drzwi. Ten naturalny odstraszacz powstrzyma muchy, które chcą wlecieć do Twojego domu. Dodatkowo działa również na komary i kleszcze. Do wykonania go potrzebujesz tylko trzech składników. Od teraz nie będziesz musiał wydawać pieniędzy na drogie środki, i choć są skuteczne, nie są zrobione z naturalnych składników. Zrobienie tego zajmuje dosłownie chwilę. Regularnie stosując ten roztwór, zapomnisz o insektach w domu. Składniki masz w szafkach. Uszykuj dzbanek i butelkę z dyfuzorem. Przelej 200 ml wody do dzbanka. Zaraz potem wlej do niego 200 ml octu. Może być też ocet jabłkowy. Dobrze to wymieszaj. Teraz zabierz do ręki olejek zapachowy. Wlej do dzbanka dobre 40 kropli. Najlepiej użyć olejek miętowy, lawendowy lub eukaliptusowy, czy z drzewa herbacianego. One odstraszają muchy, komary i kleszcze. Znowu wymieszaj wszystko. Po połączeniu się składników, przelej zawartość dzbanka do butelki z dyfuzorem. Spsikaj nim ramy okien w domu. Jeśli posiadasz drzwi balkonowe, również je spryskaj. Dla spotęgowania działania roztworu zalecam również spryskać firanki. Dzięki temu sprayowi tej wiosny i lata możesz zapomnieć o owadach latających nad uchem.